I spoczął Hiskiasz ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Manasses, jego syn. Manasses miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 55 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Hefsibach. Czynił zaś to, co jest złe w oczach Pana według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Wznosił też Baalowi ołtarze i sporządził aszery, jak to czynił Achab, król izraelski. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której powiedział Pan: w Jeruzalemie umieszczę moje imię. Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. Również swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Postawił też posąg Aszery, który kazał sporządzić w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna, tak: w tej świątyni w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, umieszczę moje imię na wieki. Nie dopuszczę już, aby noga Izraela tułała się poza ziemią, którą dałem im ich ojcom. Jeżeli tylko ściśle będą wykonywać wszystko zgodnie z tym, co im przykazałem i zgodnie z całym zakonem, który dał im sługa mój Mojżesz. Lecz oni nie usłuchali, a Manasses zwiódł ich, aby postępowali gorzej niż narody, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Wtedy Pan przemówił przez swoje sługi proroków tak: ponieważ Manasses, król judzki, popełnił wszystkie te ohydy gorsze niż wszystko, co czynili Amorejczycy, którzy byli przed nim, a wciągnął także Judę do grzechu przez swoje bałwany, dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela: oto ja sprowadzę na Jeruzalem i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, w obu uszach zadzwoni. I rozciągnę nad Jeruzalemem mierniczy sznur Samarii i pion rodu Achaba i wytrę Jeruzalem, jak się wyciera misę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. I odrzucę resztę mojego dziedzictwa i wydam ich w moc ich wrogów, staną się łupem i zdobyczą dla wszystkich swoich wrogów. Za to, że czynili to, co złe w moich oczach, i drażnili mnie od dnia, w którym ich ojcowie wyszli z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego. Również krwi niewinnej przelał Manasses bardzo wiele, tak iż napełnił nią Jeruzalem po brzegi. Poza tym swoim grzechem, do którego wciągnął Judę, czyniąc to, co złe w oczach Pana. Pozostałe zaś sprawy Manassesa i wszystko, co czynił, i grzech, jakiego się dopuścił, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Manasses ze swoimi ojcami i został pochowany w ogrodzie swojego domu, w ogrodzie Uzy, a władzę królewską po nim objął Amon, jego syn. I spoczął Hiskiasz ze swoimi ojcami i pochowano go powyżej grobów synów Dawidowych. Gdy umarł, cała Juda i mieszkańcy Jeruzalemu oddali mu cześć. Władzę królewską po nim objął jego syn, Manasses. Manasses miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a 55 lat panował w Jeruzalemie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Wznosił też ołtarze dla Baalów i sporządził aszery. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której Pan powiedział: w Jeruzalemie będzie przybywać imię moje na wieki. Nabudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego w obydwu dziedzińcach świątyni Pana. On nawet swoich synów oddał na spalenie w dolinie syna Hinnomowego. Oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom. Ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów. Wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Postawił też posąg rzeźbiony, który kazał sporządzić w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna: w tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich, umieszczę imię moje na wieki i nie dopuszczę, aby noga Izraela ustąpiła z tej ziemi, na której postawiłem ich ojców, jeżeli tylko będą ściśle wykonywać to wszystko, co im przykazałem przez Mojżesza, zgodnie z całym zakonem, z przykazaniami i ustawami. Lecz Manasses zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu,
tak iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Pan przemawiał do Manassesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego i ci pochwycili Manassesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana, Boga swego, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga, swoich ojców, i modlił się do Niego, a On dał się uprosić i wysłuchał Jego błagania i pozwolił Mu powrócić do Jeruzalemu, do swego królestwa. Wtedy Manasses poznał, że Pan jest Bogiem. Potem wybudował zewnętrzny mur miasta Dawida na zachód od Gihonu w dolinie Kidron, aż do wejścia do Bramy Rybnej. Pociągnął go wokół Ofelu i bardzo go podwyższył. Ustanowił też dowódców wojskowych we wszystkich warownych grodach judzkich. Następnie usunął obcych bogów oraz posąg ze świątyni Pana i wszystkie ołtarze, które pobudował na górze świątyni pańskiej w Jeruzalemie i kazał je wyrzucić precz poza miasto. Postawił na nowo ołtarz i złożył Panu na nim krwawe ofiary pojednania i dziękczynne i nakazał Judejczykom, aby służyli Panu, Bogu Izraela. Jednak lud nadal składał krwawe ofiary na wzgórzach, lecz tylko dla Pana Boga swego. Pozostałe zaś sprawy Manassesa i jego modlitwa do jego Boga i słowa jasnowidzów przemawiających do niego w imieniu Pana, Boga Izraela, spisane są w dziejach królów izraelskich. Modlitwa jego zaś i to, jak go Bóg wysłuchał, i cały jego grzech i występek oraz miejsca, na których powznosił świątynki i poustawiał aszery i posągi przed swoim ukorzeniem się, zapisane są w dziejach jego jasnowidzów. I spoczął Manasses ze swoimi ojcami i pochowano go w jego pałacu, władzę królewską zaś po nim objął Amon, jego syn. Chciałbym dzisiaj mówić o postaci króla judzkiego Manassesa. Jego doświadczenia są mi bardzo bliskie i tak naprawdę w całej tej historii pokazany jest przepiękny charakter Boga, który pragnie ratować, ocalić, przebaczyć. Zacznijmy może od samego początku. Nie będziemy czytali tekstów biblijnych, ponieważ byśmy się nie zmieścili w czasie. Zostały przeczytane dwie biblijne relacje. Jedna pierwsza z drugiej księgi królewskiej, druga z drugiej księgi kronik. A więc obie relacje wzajemnie się uzupełniają i przedstawiają nam pełny obraz życia Manassesa, no i oczywiście jego nawrócenia. Tak jak zapisane jest na kartach Starego Testamentu, Manasses urodził się około 709 roku przed naszą erą, zapewne w Jerozolimie, aczkolwiek to nie jest zapisane. Był synem Hiskiasza, króla Judei, i jego małżonki Hefsiby. Wiemy o tym, że jego ojciec był pobożnym królem, stąd też mamy prawo sądzić, że Manasses wzrastał w środowisku wiernym Bogu. Był wychowywany według zasad Słowa Bożego, był wychowywany według praw, przykazań Bożych. Potem rozpoczyna się drugi okres życia Manassesa, który możemy nazwać koregencją. Mianowicie w 697 roku przed naszą erą, gdy Manasses miał 12 lat, z woli ojca został koregentem na tronie Judei. Wiemy, co to znaczy słowo koregent, prawda? Współrządzący. Mamy więc dwóch królów Judei. Pierwszym jest Hiskiasz, a drugim jest Manasses, jego syn. Obaj współpracują, obaj współzarządzają królestwem. Przez 11 lat Manasses sprawował władzę wraz z ojcem. Było to świadome posunięcie jego ojca Manassesa, Hiskiasza, który chciał w ten sposób przygotować swojego syna do roli przywódcy ludu Bożego, jakby wprowadzić go na urząd władcy
narodu wybranego. Gdy w 686 roku przed naszą erą Hiskiasz zmarł, Manasses w wieku 23 lat zostaje jedynowładcą Judei. I rozpoczyna się kolejny okres jego życia, kiedy jest jedynowładcą Królestwa Judei, ale jednocześnie bardzo smutny okres, który można nazwać odstępstwem. Bo dopóki żył Hiskiasz, Manasses prawdopodobnie prowadził się właściwie, ale po śmierci ojca poszedł zupełnie inną drogą. Postępował tak jak pogańskie narody, które wcześniej Bóg wypędził z Kanaanu przed Izraelem. Zwiódł cały kraj do tego stopnia, że w opinii pisarzy Starego Testamentu Judejczycy postępowali gorzej niż Kananejczycy. Manasses przywrócił i odbudował położone na wzgórzach miejsca kultu pogańskich bóstw, przepraszam, miejsca pogańskich bóstw, które niszczył jego ojciec. Jest tam mowa o Baalu, jest tam mowa o Aszerach. Wiemy, że w starożytnej Palestynie, Fenicji i Syrii czczono Baala. Baal był bóstwem urodzaju, bóstwem płodności. W niektórych miejscach był także bóstwem nieba, wojny. No i tekst biblijny, relacja biblijna opowiada, że Manasses oddał się kultowi Baala, budował mu ołtarze, a więc w pełni go czcił. Razem z Baalem czczono boginię Aszerę. Jej kult polegał na tym, że stawiano pale, pnie, słupy, nieraz rzeźbione. One były jej symbolami. Autor drugiej księgi Kronik podaje, że uczynił ich wiele i rozmieścił w całym swoim królestwie. Manasses także oddawał boską cześć słońcu, księżycowi, planetom, gwiazdom. Pisarze drugiej księgi królewskiej i drugiej księgi kronik relacjonują, że wybudował im ołtarze i składał ofiary, i to nawet w świątyni Bożej w Jerozolimie. Pisarze ksiąg drugiej księgi królewskiej i drugiej księgi kronik jednogłośnie potwierdzają, że Manasses dokonał profanacji świątyni jerozolimskiej, wznosząc w niej ołtarze i składając ofiary różnym bóstwom. Autor drugiej księgi królewskiej podaje, że Manasses spalił swojego syna jakiemuś bóstwu w dolinie Ben-Hinnoma pod Jerozolimą, a autor drugiej księgi kronik zapisał, albo możemy powiedzieć uzupełnił, że uczynił tak z kilkoma synami, nie tylko z jednym. Nadto Manasses powołał w całym królestwie zorganizowany kult różnych form spirytyzmu. Manasses nie chciał pamiętać o Bożych obietnicach zapisanych w świętych księgach. Król i Judejczycy odrzucali napomnienia proroków posyłanych przez Boga. Relacja biblijna podaje, że Manasses dopuścił się licznych zbrodni. Mordował proroków, pozbawiał życia ludzi wiernych Bogu, tych, którzy nie zgadzali się z jego polityką apostazji. Natchniony autor drugiej księgi królewskiej zapisał, że, tu cytuję, również krwi niewinnej przelał Manasses bardzo wiele, tak iż napełnił nią Jeruzalem po brzegi. Józef Flawiusz, historyk żydowski na dworze rzymskim w drugiej połowie I wieku, w swoim dziele pod tytułem Dawne dzieje Izraela opisał panowanie Manassesa następująco.
zerwał on z obyczajami swego ojca i poszedł zupełnie przeciwną drogą w postępowaniu swoim, dając pokaz wszelkiego łotrostwa i nie powstrzymując się od żadnego bezbożnego czynu. We wszystkim naśladował nieprawość Izraelitów. Poważył się nawet na zbrukanie świątyni Bożej, tak samo jak miasta i całej krainy. Uniesiony zuchwałą wzgardą wobec Boga, zamordował wszystkich sprawiedliwych mężów spośród Hebrajczyków i nie oszczędził nawet proroków. Każdego dnia zabijał ich kilku, aż Jerozolima spływała krwią. Ellen White w książce Prorocy i Królowie napisała, że nikczemny król Manases zdecydowanie nienawidził proroka Izajasza. Gdy po śmierci ojca wstąpił na tron jako jedynowładca, w krótkim czasie zamordował wiernego proroka. Według tradycji żydowskiej Izajasz został na rozkaz Manasesa przecięty piłą. Wszelkie próby odwrócenia Manasesa i Judei od zła zawiodły. I wtedy Bóg zdecydował się na radykalne posunięcie, dopuścił do najazdu asyryjskiego na Judeę. Sprawozdaje o tym tylko druga księga Kronik. Nie ma tego zapisu w drugiej księdze królewskiej. Pisarz biblijny, autor drugiej księgi Kronik, nie podał daty ani króla asyryjskiego, który dokonał tego najazdu, ale w świetle badań historycznych, tak jak ja przeczytałem to w mądrych książkach, wydaje się, że mógł to być Asurbanipal, który panował od 669 do 632 roku przed naszą erą, a najazd na królestwo Manasesa mógł być prawdopodobnie około 648 roku przed naszą erą. W tym czasie Asyria była u szczytu swojej potęgi. Jej egzystencja oparta była na podbojach i grabieży. Monarchia asyryjska prowadziła politykę ludobójstwa wobec podbitych narodów. Asyryjczykom obce były litość, współczucie wobec pokonanych, mieli upodobanie w okrucieństwie. Tak przynajmniej sprawozdają to różne, prawda, książki historyczne dotyczące dziejów Asyrii. Według tabliczek glinianych zapisanych pismem klinowym odnalezionych w ruinach Niniwy, stolicy Asyrii, dowiadujemy się ciekawej rzeczy, że król Asurbanipal po zajęciach w bibliotece, bo był takim królem światłym, lubiącym poezję, literaturę, poświęcającym temu sporo czasu, a więc król Asurbanipal po zajęciach w bibliotece odpoczywał, uczestnicząc w torturowaniu i zabijaniu jeńców. To był sposób spędzania przez niego wolnego czasu i relaksowania się. A więc to świadczy o tym, jacy byli Asyryjczycy. Władcy asyryjscy całkowicie niszczyli ludność podejrzaną o skłonności do buntu. Żywcem obdzierano ze skóry, ścinano głowy, wbijano na pal z odciętymi kończynami, związanych żywych ludzi układano w żywe piramidy. No, resztki ocalałych gnieździły się wśród ruin wsi, miast, zdeptanych pól, spalonych winnic i wyrąbanych sadów, dlatego że Asyryjczycy mieli zwyczaj dosłownie wszystko niszczyć. Asyriolodzy na podstawie starożytnych źródeł obliczają, że na przykład w ciągu 7 lat
Między 883 a 876 roku przed naszą erą na obszarach, które przeszły w ręce Asyrii, zabito i zniewolono nie mniej niż 2/3 mężczyzn i podobnie kobiet. Dzieci w ogóle nie brano w niewolę, zabijano je na miejscu, roztrzaskując ich głowy o skałę lub mur. No to tak postępowali Asyryjczycy. Ci, co przeżyli, skazani byli na głód i wymieranie wobec całkowitego zniszczenia gospodarki i nadmiernych danin na rzecz Asyrii. No ale pytanie, czemu podałem kilka wiadomości, dat, liczb dotyczących starożytnej Asyrii? Bo chciałem uzmysłowić nam wszystkim, w jakie ręce wpadł kto? Manases, prawda? W jakie ręce on wpadł? Ten, który był tak okrutny, tak nikczemny, który popadł w takie odstępstwo i bezbożność, który dopuszczał się licznych zbrodni i okrucieństw, teraz nagle znalazł się w rękach jeszcze gorszych ludzi. Jeszcze gorszych. A więc Manases został pojmany, uprowadzony i uwięziony w Babilonie. Babilon był w tym czasie w rękach asyryjskich, no i był jednym z najważniejszych miast starożytnej Asyrii. Manases zdawał sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znalazł. Wiedział, że dostał się w ręce, chyba możemy zaryzykować, możemy tak powiedzieć, najokrutniejszego narodu starożytności. Przeczuwał, że oszczędzono mu życie i zakutego wtrącono do lochu, być może po to, aby Asurbanipal po godzinach spędzonych w bibliotece, gdzie pisał sobie poezję, czytał sobie literaturę piękną, mógł się zrelaksować i wypocząć, poddając go długim i ciężkim torturom. Manases znalazł się w okrutnym ucisku i wtedy zaczął przemyśliwać swoje życie. No właśnie, to jest zastanawiające. W jakich okolicznościach nieraz wreszcie głos Boży dociera do ludzkiego serca, prawda? W mrocznym lochu Duch Boży wreszcie znalazł przystęp do serca Manasesa. Hebrajski zapis w drugiej księdze Kronik podaje, cytuję, a jak ucisk był u niego, uspokoił oblicze Jahwe, Boga swego. Jak ucisk był u niego, uspokoił oblicze Jahwe, Boga swego. Sprawdzałem tutaj występujące słowo hebrajskie, hillach. Z analizy użytego w tym tekście tego hebrajskiego słowa hillach, przetłumaczonego na polskie uspokoił, wynika, że Manases znalazł się wtedy w stanie silnego załamania psychicznego, osłabienia, a nawet choroby, z jednoczesnym czynieniem pokuty, głębokiego żalu i skruchy. Krótko mówiąc, sytuacja, w jakiej znalazł się Manases, tak potężnie oddziaływała na jego osobę, że po prostu król zachorował i fizycznie, i niezwykle cierpiał psychicznie, duchowo. I to wszystko również doprowadziło go do głębokiego żalu i skruchy za popełnione winy. I w tym sensie uspokoił on oblicze Boga. W dalszej części, w wersecie 12, czytamy, że Manases ukorzył się bardzo przed obliczem Boga ojców swoich. A w wersecie 13 czytamy, że Manases modlił się do niego.
Autor drugiej księgi Kronik nie podaje treści jego modlitw, ale w wersecie 18 i 19 wzmiankuje, że treść modlitw Manassesa i w ogóle bliższe szczegóły dotyczące jego ukorzenia się spisano w zaginionych, no nieistniejących już księgach dziejów królów Izraela i dziejach Hozaja. W wersecie 13 czytamy, cytuję, a on, chodzi tu o Boga, pozwolił się uprosić mu i wysłuchał modlitwę jego. I powiem wam, że dla mnie jest to kulminacyjny i najbardziej wzruszający epizod w całej historii Manassesa. Bo stało się coś niewiarygodnego. Bóg przebaczył Manassesowi. I w tym miejscu natchnione opowiadanie objawia Boga przebaczenia i pojednania. Boga, którego miłosierdzie przerasta ludzkie zrozumienie. Przyznamy chyba wszyscy, że wielu wolałoby widzieć Manassesa poddanego strasznym torturom za zło, które wyrządził. Prawda? Naturalna reakcja ludzkiej psychiki. Zemścić się, zrewanżować. Ile on zadawał ludziom cierpienia i bólu, to dodać i jemu. Ale widzicie, tacy my jesteśmy, taki jest człowiek. Mi te odczucia nie są obce. One też się pojawiają w moich sercu. Ale Bóg nie jest taki jak człowiek. Zapis biblijny ukazuje piękno Bożego charakteru. Piękno, którego nie jesteśmy w stanie po prostu doścignąć. Pokazuje nam dobroć i miłość. Popatrzcie, Bóg nie szuka zemsty i rewanżu. Bóg pochyla się nad skruszonym zbrodniarzem i przebacza mu. Oczywiście Bóg nie ignoruje naszych grzechów i Bóg nie ignorował grzechów Manassesa. Nie puścił płazem zbrodni Manassesa, ale wziął je na siebie i z tego powodu Chrystus został potępiony. I tutaj chciałbym odnieść się do pięknych tekstów Starego Testamentu, korelujących właśnie z historią Manassesa. 53 rozdział Księgi proroka Izajasza. Księgi proroka, którego Manasses kazał przerżnąć piłą, prawda? I ten prorok, którego Manasses kazał przerżnąć piłą, w 53 rozdziale i tam w wersecie 5 i 6 pisze następujące słowa o Zbawicielu naszym Chrystusie Panu. Lecz on zraniony jest za występki Manassesa, starty za winy Manassesa. Ukarany został dla zbawienia Manassesa, a jego ranami Manasses jest uleczony. Zgodzicie się z tym? Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Druga część 8 wersetu. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Druga część 11 wersetu. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Czyje winy? Manassesa, moje, twoje, nas wszystkich. 12 werset, druga część. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Powiedziałem, że Bóg nie puścił płazem grzechów Manassesa, ale wziął je na siebie, bo na tym polega Boża sprawiedliwość. Popatrzcie, w naszym kraju, jak i w innych państwach świata,
funkcjonuje tak zwane prawo łaski. Przestępca, który dopuścił się jakiejś zbrodni, on może napisać list, poprosić prezydenta, aby go ułaskawił w sensie zupełnego anulowania kary nałożonej na niego przez sąd, albo żeby tą karę skrócił, zmniejszył. No i tak się dzieje. I ten winny zostaje, załóżmy, wypuszczony na wolność. Według was, drodzy braterstwo, czy to jest sprawiedliwość? Czy to jest sprawiedliwość? Według mnie nie jest to sprawiedliwość. Bo ktoś z tego powodu być może stracił życie, zdrowie kogoś bliskiego, bardzo cierpiał. I teraz z łaski prezydenta sprawca tych nieszczęść i cierpień jest wypuszczony na wolność. A przecież prawo żąda pewnych konsekwencji, pociągnięcia winnego do odpowiedzialności. To jest po prostu puszczenie płazem przez winy tego przestępcy. Gdyby pan prezydent był absolutnie sprawiedliwy, tak jak absolutnie sprawiedliwy jest Pan Bóg, to pan prezydent mógłby okazać akt łaski wobec tego przestępcy, wypuścić go na wolność, ale jego karę wziąć na siebie i sam powinien odsiedzieć te lata w więzieniu, które nałożył na niego sąd. Ale nigdzie tak nie ma. Jedynie kto tak postąpił? Bóg. Jedynie Bóg. Wziął na siebie winę Manasesa, wziął na siebie nasze winy i poniósł karę, poszedł na krzyż Golgoty, poniósł śmierć za nasze przestępstwa. Biorąc na siebie i umierając za winę Manasesa, Bóg miał prawo przebaczyć mu, a krew Chrystusa zmyła jego winę. Pamiętamy, jak w pierwszym liście Jana zapisany jest następujący tekst. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 9, gdzie Jan zapisał: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. W tym asyryjskim lochu w Babilonie, co zrobił Manases? Wyznał Bogu swoje grzechy, wyznał mu swoją winę, ukorzył się przed Bogiem i Bóg dotrzymał obietnicy, przebaczył Manasesowi. Na przykładzie Manasesa przynajmniej ja, jak nigdy wcześniej, rozumiem, co to znaczy, że Bóg jest miłością. Dla mnie historia Manasesa jest pełna otuchy i nadziei. Zachęca, aby nie poddawać się rezygnacji z powodu życiowych upadków, lecz szukać Bożego przebaczenia i miłosierdzia. Bo jeśli Bóg przebaczył grzechy Manasesowi, to na pewno chciałby przebaczyć i nasze, jeśli oczywiście zajmiemy w tej kwestii odpowiednią postawę. Wiecie, ja znam swoje życie, znam siebie na tyle, że jestem świadomy, jakie upadki miałem w swoim życiu, jakie grzechy popełniłem, jakich win się dopuściłem. W świetle charakteru Chrystusa raczej mam negatywne myśli na swój temat, prawda? Nawet kiedy studiowałem tą historię Manasesa, to tak sobie powiedziałem w duchu: Wiesiek, ale Bóg jest święty i sprawiedliwy, a ty to jesteś po prostu szmaciarz. Tak o sobie pomyślałem, gdy zobaczyłem siebie, swoje życie, swój charakter w świetle charakteru Bożego. Często budzą się w naszym umyśle, budzi się pamięć, przychodzą pewne refleksje,
przypominamy sobie nieciekawe chwile z naszego życia, swoje słabości, grzechy, upadki, niewłaściwe postępowanie, słowa, błędne decyzje, które popełniliśmy. Często w takich chwilach, przynajmniej mnie, nachodziły takie myśli: a wiesz co, to nie dla ciebie, daj sobie z tym spokój, i tak ciebie tam nie będzie. Wiecie gdzie? I tak ciebie tam nie będzie. Ty się tam nie nadajesz. Tam może pójdzie ta siostra, ten brat, ale ty? Czy mieliście kiedyś takie myśli? Czy przychodziły nieraz przez wasz umysł? Ja się nie nadaję. Mnie tam, daj sobie spokój. Ale moi drodzy, popatrzcie, historia Manassesa pokazuje, choćbym nie wiem, jakim ktokolwiek z nas był grzesznikiem, jeśli upadniesz na kolana i szczerze w skrusze wyznasz swoje winy i grzechy, jaki jest Bóg? Wierny i sprawiedliwy. Wybaczy nam grzechy nasze i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Bo Bóg jest życzliwy, serdeczny, pełen miłości i dobroci wobec nas. Kiedyś w jednej z książek Ellen White przeczytałem taki cytat. Posłuchajcie go. On mną wstrząsnął. Ja nawet go sobie na kartce flamastrem wypisałem i powiesiłem na ścianie przy poduszce, gdzie śpię. Abym każdego dnia, gdy rano wstaję, żeby to były pierwsze słowa, które zobaczę, i kiedy będę szedł spać, żeby to były ostatnie słowa, jakie będę miał przed oczyma. Wiecie, jakie to są słowa? Posłuchajcie. Sprawiedliwy opuścił swój wyniosły tron i w otoczeniu wojsk niebiańskich przybliżył się do krzyża. Widział tam tego, który był równym Bogu, ponoszącego karę za całą niesprawiedliwość i grzech. Z całkowitą satysfakcją, sprawiedliwy ze czcią pokłonił się przed ukrzyżowanym, mówiąc: to wystarczy. Łapiemy? Sprawiedliwy Bóg Ojciec obserwował agonię Chrystusa, który umierał obciążony wszystkimi naszymi grzechami i podłościami. Sprawiedliwy podszedł do krzyża Golgoty, oddał pokłon Chrystusowi i stwierdził, że jego ofiara w zupełności wystarcza za co? Za wszystkie nasze błędy, upadki, winy i grzechy. Jesteśmy odkupieni przez krew Chrystusa. I jego ofiara na krzyżu Golgoty jest w zupełności wystarczająca dla odkupienia Manassesa i dla odkupienia każdego z nas. Odkupienia, które już się stało. Bóg, wykorzystując ówczesną sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie, wzbudził w Asurbanipalu przekonanie, że korzystniej będzie dla Asyrii pozostawienie Judei buforowym królestwem na pograniczu z Egiptem, bo wtedy te dwa mocarstwa z sobą walczyły, Egipt i Asyria. Judea miała być takim oddzielnikiem dla bezpieczeństwa Asyrii. I tutaj zaczyna się ostatni okres życia Manassesa. Manasses mógł powrócić do Jerozolimy. W 13 wersecie czytamy, że Bóg kazał, to jest ciekawe, kazał powrócić jemu do Jeruzalem, do królestwa swojego. I to był przełom w życiu Manassesa. Natchniony autor drugiej księgi Kronik stwierdza, i to też jest dla mnie szokujące po prostu, i poznał Manasses, że Jahwe, on jest Bogiem. Człowiek, który od dzieciństwa wychowywał się w prawdziwej religii, który miał wiernych, pobożnych rodziców. On dopiero wtedy, w końcówce życia, poznaje, że Bóg jest prawdziwym Bogiem.
ale tak się nieraz zdarza. Manases w swoim ocaleniu dostrzegł nadprzyrodzone działanie Bożej opatrzności. Wiedział, że to był cud, iż wrócił z niewoli asyryjskiej. Odczuł Boże miłosierdzie i przebaczenie wobec ogromu zła i zbrodni, które popełnił. Manases pełen niewysłowionej wdzięczności pokochał Boga najmocniej, jak tylko potrafił, i całą resztę swojego życia Jemu poświęcił. Po powrocie do Jeruzalemu i ponownym objęciu tronu Judei Manases okazywał wiele troski o swój lud i królestwo. W celu utrzymania obronności państwa wzmocnił stolicę i miasta Judei, rozmieścił w nich garnizony wojskowe, zadbał o przydziały żywności. Widzimy zupełnie innego króla, zupełnie inną osobę. Niszczył w całym królestwie posągi bóstw, ich ołtarze i miejsca kultu, które sam wcześniej wznosił. Dążył do zatarcia pogaństwa i bałwochwalstwa. Poświęcił się służbie Bogu, odbudował jego ołtarz i uczestniczył w składaniu ofiar pojednania i dziękczynienia. Dążąc do ogólnonarodowej reformy religijnej i odnowy kultu, Jahwe wezwał lud do wierności i czci jedynego Boga Stworzyciela. A na pewno nie było to łatwe, biorąc pod uwagę fakt, że lud pamiętał jego poprzednie życie, że to przecież on przyczynił się do duchowego i moralnego odstępstwa Judei. Chociaż występowały jeszcze pewne nieprawidłowości religijne, lud usłuchał króla, porzucił bałwochwalstwo i powrócił do kultu prawdziwego Boga. Józef Flawiusz tak opisuje panowanie Manasesa po powrocie z niewoli asyryjskiej w swoim dziele Dawne dzieje Izraela. Starał się w miarę możliwości wygnać ze swej duszy nawet pamięć dawnych występków i począł gorliwie służyć Bogu, wszelkimi sposobami świadcząc Mu cześć. Oczyścił świątynię i miasto i odtąd jedynie o to zabiegał, by nieustannie okazywać Bogu wdzięczność za swe ocalenie i zachować Jego łaskawość do końca życia. Tego samego uczył również swych poddanych, bo dobrze pamiętał, jak bliski był niegdyś zagłady wskutek odmiennego sposobu życia. Odnowił także ołtarz i składał na nim przepisane ofiary według nakazów Mojżesza. Natomiast autorzy II Księgi Królewskiej i II Księgi Kronik informują, że król Manases zmarł około 642 roku przed naszą erą po długim 55-letnim panowaniu. Był w ogóle najdłużej panującym królem Judy i Izraela. Pochowany został w Jerozolimie. I zgodnie z obowiązującym wtedy prawem dziedziczenia tronu, jego następcą został syn Amon. I teraz popatrzcie. Ostatni uświęcony okres życia i panowania Manasesa trwał tylko 6 lat. Chociaż Manases w pełni się nawrócił, to jednak złych skutków jego wcześniejszego 38-letniego odstępczego panowania nie dało się do końca naprawić. Judea zmierzała ku swemu końcowi. Ellen White w książce Prorocy i Królowie napisała: jednakże skrucha ta przyszła zbyt późno, aby uratować królestwo od zepsucia, od wpływu minionych lat bałwochwalczych praktyk. Wielu zgrzeszyło, by już nigdy nie podźwignąć się z upadku. A to, co musiało być niezwykle bolesne dla Manasesa jako ojca, to świadomość, że jego odstępstwo zrujnowało życie i prawdopodobnie, bo nie do nas należy ta kompetencja, i prawdopodobnie zbawienie Amona, jego syna. Ellen White napisała w książce Prorocy i Królowie: pośród tych, których życie skażone zostało odstępstwem podobnym Manasesowemu, znajdował się jego własny syn Amon. A więc popatrzcie, jaki wpływ
może mieć nasze życie na innych. My swoim życiem możemy doprowadzić innych do całkowitej zguby albo ich podnieść ku Bogu. Moi drodzy, i tutaj historia Manassesa dobiega końca. W podsumowaniu kilka zdań. Kto tak naprawdę jest głównym bohaterem tej historii? Kto? Bóg. Ja też tak myślę. Bóg. Bo wiecie, nie było tak złego, tak podłego, tak wielkiego grzesznika jak Manasses na kartach Biblii. Znacie gorszą postać niż Manasses? Ja nie znam. To był chyba najgorszy grzesznik, jaki występuje w historii biblijnej. Gorszego nie znam. Ale widzicie, na tle podłości, zbrodni, okrucieństwa, niewierności Manassesa pokazane jest piękno Bożego charakteru, prawda? Boga, który pragnie ratować, ocalić, przebaczyć, podnieść człowieka nawet z najgorszego upadku. Wiecie, ja dopiero niedawno na to wpadłem. Powiem wam tak, po co nam Bóg Wszechmogący? Na co nam Bóg Wszechwiedzący? Jaki pożytek będę miał z Boga Wiecznego, gdyby ten Bóg nie był miłością, gdyby nie był życzliwy, dobry, serdeczny, pełen przebaczenia. Prawda? Gdyby ten Wszechmogący, Wszechwiedzący i Wieczny Bóg nie miał wobec nas serca, to co by nam to wszystko dało? Nic. Nic by nam to nie dało. Co nas przyciąga do Boga? Co mnie przyciąga dzisiaj, teraz najbardziej do Boga? Co w ostatnim czasie jakoś tak załapałem? Wcale nie Jego wszechmoc. Wcale nie. Ani mnie nie przyciąga Jego wszechwiedza. No wspaniale, wszystko wie. Wieczność Jego, no jestem pełen podziwu, bo wieczność to jest coś nieogarniętego dla nas. Ale co mnie najbardziej do Boga pociąga? Jego miłość. To, że On mi przebaczył. To, że On mnie kocha. Że jest wobec mnie życzliwy, serdeczny. Że nas wszystkich kocha. Że nam wszystkim chce przebaczyć. Że nas wszystkich chce zbawić i widzieć zbawionych na nowej ziemi. Ta miłość, serdeczność i dobroć Boga wobec nas, upadłych ludzi, jest tym, co nas ku Bogu pociąga, co wzbudza wdzięczność i miłość w naszych sercach wobec Niego. Zgodzicie się z tym? Dziękuję za uwagę. Amen.